Panowie, niech was ręka boska broni. Nigdy. Ale to nigdy nie mówcie czegoś takiego. Wiele już potężnych kobiet w twoim życiu widziałem. Ale tak potężnych jeszcze nigdy. Bo jeżeli powiecie coś takiego, no to pozamiatamy. No chyba, że jesteście japońskimi kamikadze. Tutaj kwestie nadmiaru jesteśstwa pani teściowi trzeba ograć nieco bardziej inteligentnie, nieco bardziej tak na okrętkę. Trzeba się spojrzeć tej kobiecie prosto w oczy i zrobić coś takiego. Pani portret powinien być w każdym polskim domu. Pani portret powinien być w każdym polskim domu. Tylko jaka szkoda, że prawda, Rubens nie żyje. I ona pół godziny w ogóle nie będzie wiedziała, o co chodzi. A my siadamy do stołu i konsekwentnie, nie wiem, no, przy wielu pięknie nakrytych stołach siadałem, ale przy tak pięknie nakrytym jeszcze nigdy. Podają zupę. Wiele rosołów z makaronem jadłem, ale tak pysznego rosołu z makaronem jeszcze nigdy. Narzeczona pod stołem, ogórkowa, debilu, ogórkowa. Nic nie odpuszczamy w ogóle, ani na chwilę tego, i mówimy coś takiego. No, wiele ogórkowych w swoim życiu jadłem, ale tak pysznej ogórkowej, która by łączyła w sobie najlepsze cechy i ogórkowej, i rosołu z makaronem, no to nigdy. I dobra, gdzieś tak pod koniec drugiego dania, teściowa zorientuje się, że przyszedł niezły zwierach. Lepszy, że prawda, lepszy zawodnik, nie? I będzie do teścia dawała znak, ona już nawet do niego nie gada, ona na niego szczeka. Oni są 25 lat małżeństwa, prawda, i ona tu tak takie ratlery, nie? Teściu, taka ewidentna ciura ciapa domowa. Nie śmiejmy się, wiadomo, kto by się miał 25 lat pod pantoflem, nie wyglądałby lepiej. Zwróćcie Państwo uwagę, 16 minuta monologu, on do tej pory się nie odezwał, nie? I on tak był pozbawiony zupełnie talentów aktorskich, on tak... No, jak się tam... Polacy spotykają z okazji tak miłego obiadu, no to wiadomo... Nie może alkoholu zabraknąć i bach, pół litra na stół. Panie podchodzący do świata, to 9,5 miesiąca. I na scenie pojawia się syn, dziecko. Czasami córka, czasami syn. I o problematyce ojcowskiej, młodych ojców, debiutantów, nie ma łatwych scenariuszy. Będzie następny utwór, który, za co bardzo serdecznie Państwa przepraszam, będzie piosenką. Ja zaśpiewam, no to jest bardzo duże słowo, to będą okolice śpiewu. I bardzo uprzejmie proszę o włączenie playbacku, tak jak się omawialiśmy. I to jest hymn. Proszę Państwa, ja napisałem tę pieśń masową, właśnie przyinspirował mnie poseł Piłka. Jego już nie ma. Był taki poseł Piłka, on chciał wprowadzić ustawę, która miała zlikwidować w naszym kraju pornografię. I to zarówno twardą, jak i miękką. Co mu miękka przeszkadzała? Nie wiem, ale jeszcze powiedział w ten sposób, że on wprowadzi tak restrykcyjną tę ustawę, że jak już ona wejdzie w życie, to jak znajdzie u kogoś pod poduchą świerszczyk, i to jeszcze nawet z czasów Gomułkowskich, gdzie nawet ta skoroświtka była w gonfie, to się od razu idzie do pudła. I ja wtedy postanowiłem, że zostanę pierwszym w kraju więźniem politycznym, który pójdzie siedzieć za dupę maryny. I w związku z tym napisałem pieśń pornograficzną, którą jeździłem i prowokowałem prokuratorów. Niestety prokuratorzy się nie dali sprowokować. W związku z tym jestem tutaj z Państwem. Ale muszę Państwu powiedzieć, że tak, ustawa nie weszła w życie, a mimo to wielu prezydentów naszych miast, szczególnie na Wybrzeżu Bałtyckim, wyszło przed szereg. Na przykład prezydenci Trójmiasta zakazali nudystom pokazywania się na plażach dla nudystów. I doszło do takiej paranoi w te wakacje, że nudyści chodzili i szukali plaż, a policja chodziła i szukała nudystów. Ale nudyści, szukając plaż, byli ubrani. Więc policja nie wiedziała, którzy to są nudyści. A poszukiwała ich na gwałt. No i podobno nawet doszło do takiego przypadku, że idzie taki świetnie przeszkolony patrol policjantek plażą w Sopocie, niedaleko Mola, i nagle patrzą, leży na plaży nudysta. Znaczy taki podobny do nudysta, bo był przykryty gazetą. Znaczy głowę sobie przykryty.
I ona tak idą, idą i ta nagle jedna z tych policjantek mówi, o matko moja, jak to dobrze, że to nie mój mąż. A druga tak popatrzyła i mówi, no to rzeczywiście nie twój mąż. A trzecia się przyjrzała jeszcze uważnie i mówi, to nawet nikt z Trójmiasta.